Cześć kochani, nazywam się Paweł Borkowski, jestem głównym wizerzystą Estée Lauder. Dzisiaj na specjalne zaproszenie blok makijaż by Sephora wykonam makijaż na mojej cudownej modelce Zosi. Dziękuję Zosiu, że jesteś ze mną. A makijaż będzie dotyczył makijażu odmładzającego, makijażu, który jest właśnie dla kobiety z klasą, dla kobiety dojrzałej, która nie potrzebuje tak wiele, żeby wyglądać zjawiskowo. Jesteś gotowa? Zaczynamy? Jestem. No to jedziemy. Zawsze powtarzam, że w makijażu podstawą absolutną jest pielęgnacja. I Zosiu, czy ty masz świadomość tego, że pielęgnacja jest numerem jeden? Ale oczywiście, że tak. Od pielęgnacji zaczynamy. Od pielęgnacji zaczynamy. Ile lat w branży beauty spędziłaś? Sporo. No, prawie 30. Słuchajcie, prawie 30, nawet nie wiem, czy nie więcej. Ja Zosię znam od 10 lat i ja wiem, że Zosia zawsze jest mega elegancka, a pielęgnacja to jest numer jeden. I wiem też, że Zosia, znasz Estée Lauder? Oczywiście. No właśnie. Słuchajcie, Estée Lauder to jest też marka, która towarzyszy wielu kobietom na całym świecie i ta pielęgnacja jest absolutnym numerem jeden. Choćby nawet ze względu na serum, które dzisiaj użyjemy u Zosi, to będzie serum Advanced Night Repair. Ale zaczynamy od początku. Tak jak powiedziałam, ja zawsze zaczynam tą pielęgnacją i zaczynam od toniku. Toniku powszechnie też nazwanego lotionem, ponieważ lotion różni się tym, że posiada zdecydowanie więcej właściwości pielęgnacyjnych. Ten lotion, który użyłem, to jest Nutrition, dostępny tylko w perfumeriach Sephora, który doskonale nawilża skórę, łagodzi doskonale podrażnienia, zaczerwienienia i przygotowuje nam skórę do następnie nakładanej pielęgnacji, czyli serum i kremu. Kolejny produkt, i myślę, że nikogo nie zdziwi, jeżeli powiem, że użyję serum Advanced Night Repair. To jest to niezwykłe serum o nowej formule. Słuchajcie, formuła beztłuszczowa i wielokrotnie, praktycznie zawsze, kiedy jestem gościem na blogu, nakładam to serum moim modelkom, bez względu na wiek. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ to serum nie zna wieku. Tutaj to nie ma znaczenia, ponieważ ono odpowiada na wszystkie potrzeby skóry. Ja delikatnie rozmasowuję to serum w dłoni, a następnie rozprowadzam na twarzy takim rytualnym ruchem serca. Dzięki formule, która jest beztłuszczowa, ono niesamowicie szybko się uwchłania, pozostawiając skórę aksamitną. Jeżeli na przykład macie czas w domu, pozwólcie, aby serum poleżało tak troszeczkę dłużej, powiedzmy minutę. Tak, to są sekundy, ale te sekundy potrafią rzeczywiście niesamowicie zadziałać. Kremem, który dzisiaj polecę Zosi, też wiem, że Zosia bardzo dobrze zna tę linię, to jest linia Resilience Multi Effect. Linia, która posiada krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy. Ja dzisiaj u Zosi zastosuję krem tradycyjny, dzienny, z filtrem. Cera, która jest cerą dojrzałą, ona jest bardzo wymagająca. Ona wręcz potrzebuje filtrów ochronnych, które będą w ciągu dnia chroniły skórę. Zobaczcie, cera Zosi jest przepiękna. Zosia przez całe życie dbała o skórę i w tym momencie widać efekt tej inwestycji. Nabieram odrobinę kremu. Również rozgrzewam w dłoni. I tym samym ruchem, ruchem serca, aplikuję na twarzy. Lubię czasami tak wymasować i wykonać taki masaż mojej klientce, mojej modelce. Poprawiamy, słuchajcie, taki efekt dotlenienia skóry. Ona jest dotleniona, ona jest ukrwiona, przez co nabiera takiego zdrowego kolorytu. Już po samym kremie twarz wygląda zjawiskowo, bo ona jest promienna i świetlista. Kolejny element, ale nie ostatni, to jest krem pod oczy. Również linia Resilience Multi Effect. Jest to krem, który zawiera tripeptydy. A jak wiemy, kiedy chcemy działać na nasze linie, zmarszczki, które pojawiają się wraz z wiekiem, musimy troszkę zagęścić skórę. Na pewno też ją rozświetlić. Ten krem dzięki tripeptydom spowoduje, że nasze linie mimiczne będą zdecydowanie płytsze. I optycznie ten krem zawiera masę perłową z mórz południowych, perły pochodzą, i odbija niesamowitym blaskiem. Słuchajcie, ostatnim elementem są usta. Nałożę olejek z linii Lip Envy. Ma niesamowite właściwości nawilżające i będzie nam sobie pracował podczas wykonywania makijażu na twarzy, a wiadomo, usta są ostatnim elementem w make-upie. Moi drodzy, jesteśmy przygotowani. Jak widzicie, Zosia ma również pięknie przygotowaną cerę od strony pielęgnacyjnej. I teraz Zosiu, powiedz mi, ile czasu zajmuje twoja pielęgnacja poranna? Taka rutyna, ile czasu nakładasz kremy? Dość szybko to robię. Ile minut na przykład? Dwie, trzy, krócej? Nie, no 3-4 minuty. Z rana i wieczorem. A czy wieczorem dochodzi na przykład jakaś maska?
Dochodzi. Dochodzi maseczka. Nawilżająca zdecydowanie. Czyli na nawilżenie kładziesz nacisk absolutnie. Tak, ponieważ moja cera jest sucha i jeszcze teraz, jeżeli mamy ogrzewanie w mieszkaniach, więc nawilżanie jest, uważam, dla mojej cery najważniejsze. Kochani, to jest zarówno ważne dla Zosi, ale uważam, że to powinno być również waszym priorytetem. Nawilżenie skóry. Bo pamiętajcie, jeżeli skóra jest odpowiednio nawilżona, ona zdecydowanie wolniej się starzeje. Nigdy nie zatrzymamy procesu starzenia, ale możemy go spowolnić. Teraz wybiorę podkład dla Zosi. To jest właśnie podkład, którego użyję dzisiaj do makijażu mojej cudownej modelki Zosi. Podkład Futurist. Dlaczego ten podkład jest tak wyjątkowy? Ponieważ jest to oczywiście nowy podkład, zatem też ma nowoczesną technologię w sobie. Jest to podkład odżywczy, nawilżający. Jest to podkład Zosiu, który bardzo pięknie zmatowi skórę w tej partii, w której powinna być zmatowiona, czyli strefa T, ta, która najszybciej nam się wybłyszcza. No właśnie, a powiedz mi, jaki nacisk, generalnie na co kładziesz nacisk, jeżeli chodzi o wykończenie makijażu? Bardziej mat, bardziej satyna? Przede wszystkim mat. Mat. Natomiast musisz też pamiętać, że w przypadku, kiedy mamy suchą skórę, możemy zmatowić jedynie tę strefę T, czyli czoło, nos i brodę. Ale jeżeli chodzi o policzki, starajmy się raczej mniej nakładać tego pudru, bo policzki i tak zazwyczaj są przesuszone. Czyli nabieramy sobie na grzbiet dłoni. Ta formuła podkładu jest tak subtelna, delikatna, że wtapia się po prostu niesamowicie. Uwielbiam tego typu podkłady. Myślę, że każda z was będzie miała naprawdę niesamowity fan podczas aplikacji, bo słuchajcie, ten podkład nie zastyga, ten podkład pięknie pracuje, jest niesamowicie plastyczny, cudownie wypełnia wszystkie mimiczne miejsca. Mam na myśli właśnie nasze linie, które powstają, czy podczas uśmiechu, czy też właśnie te, które powstają nam z wiekiem. Nie bójmy się. Jak widzicie, nakładam to pędzelkiem, krótkie, szybkie ruchy. Na pewno padną pytania, czy można nakładać palcami, czy gąbką. Odpowiadam, tak, można nakładać palcami podkład, można nakładać gąbką, w zależności od tego, czym jest wam wygodniej aplikować podkład. Ja teraz widzę świetlistość, ponieważ ten podkład jest również bardzo świetlisty. On jest rozświetlający, ale nie ma drobinek, czyli te drobinki nie będą rozświetlały skóry. Kolejny produkt, korektor. I to jest mój ulubiony korektor, Double Wear Instant Fix Concealer. Ja wybrałem odcień neutralny, czyli 2N. Jest to korektor, którego używam ostatnio u każdej mojej modelki. Nie mówię o odcieniu, natomiast o rodzaju korektora. Sprawdza się znakomicie, ponieważ możecie go użyć pod oczy, ale również możecie użyć tego korektora na całą twarz. Ja nie dbam o to, czy to będzie trójkąt pod oczami, czy to będą jakieś, słuchajcie, linie proste, ponieważ i tak to musi być zblendowane, czyli pędzelkiem do korektora subtelnie sobie tapujemy, aby wklepać. Opuszką palca delikatnie ponownie wykonujemy ten ruch. Palec nam zabiera nadmiar, pozostawia tę ilość, która powinna zostać na skórze. Zdradzę wam pewien trik. W przypadku, kiedy nie macie podkładu, a macie tego typu korektor, nie musicie, słuchajcie, mieć podkładu w kosmetyczce. Możecie sięgnąć sobie po korektor, zrobić takie znaczki na Pocahontas na całej twarzy. Tak delikatnie, dosłownie minimalnie to zrobię. Czyli mamy strefa T. Delikatnie w tych partiach. I wrócę do pędzelka z podkładu i lekko sobie wtapujemy. Ten korektor jest tak ważny, ponieważ za chwilę pokażę wam ten sam korektor, ale w zupełnie innym odcieniu, po to, aby wymodelować, powiedzmy nawet wykonturować troszeczkę twarz. I tutaj właśnie może się pojawić pytanie, czy to konturowanie jest potrzebne w przypadku pani dojrzałej, która potrzebuje, nie wiem, czy potrzebuje konturowania, czy nie potrzebuje. Ja uważam, że troszeczkę damy, Zosiu, wiesz czemu? Dlatego, że policzki nam się pięknie uniosą do góry. To jest właśnie element konturowania. Nałożenie troszeczkę ciemniejszego produktu pod policzkiem powoduje natychmiastowy efekt liftingu i podniesienia policzka do góry. Korektor nieco ciemniejszy. Tradycyjnie dwa miejsca. Mam w pogotowiu pędzel od podkładu i pędzelek, którym rozblenduję, czyli wycieniuję ten korektor. Robię to kolistym ruchem. Pędzelek idealnie układa się do policzka i myślę, że każda z was to zrobi. To jest bardzo proste. A to, co zostaje, idziemy tutaj w kierunku skroni i w nasadę włosów. Moi drodzy, ja mam zawsze ze sobą taką gąbeczkę, która niesamowicie działa, ponieważ ona jeszcze wtapia dodatkowo podkład i na mokro nałożony korektor i jednocześnie również zabiera mi nadmiar po to, aby uzyskać maksymalnie naturalny efekt. To jest takie właśnie tapowanie. Jest to sucha gąbka. Nie moczyłem jej wcześniej.
Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o cerę, jest przypudrowanie. Ja wybrałem do tego celu Double Wear Compact. Dlaczego? Ponieważ on ma dodatkowe właściwości kryjące. Ja wspomniałem już o tym na początku. W środku macie gąbkę, którą możecie sobie wykonać ten zabieg, ale ja zawsze sięgam po pędzel do pudru, nabieram i zaczynamy od czoła. Lekko wgniatam i krótkie takie ruchy wygładzające. Następnie nos. Subtelnie wgniatamy, lekko przemasowujemy pod nosem. Pędzel sobie łamie w ten sposób. O. I tak jak powiedziałem na początku, te partie, w których zazwyczaj widać nam lekko rozszerzone pory, a jednak pory rozszerzone są w każdym wieku widoczne, dlatego bardzo ważne jest, aby w tym miejscu nałożyć puder. Zauważcie, ja pudru nie nakładam w tej dolnej partii policzka, bo tak jak powiedziałem na początku, jest to zbędne. Moi drodzy, kolejnym elementem zajmę się już oczami. Będzie to brew. Brew, która u Zosi jest bardzo ładnie zaznaczona, ponieważ widzimy początek, widzimy ten punkt szczytowy, wzniesienie i mamy tutaj końcówkę brwi. To, co będzie nas interesowało, to delikatne zaznaczenie. Tutaj, Zosiu, nie będzie wyrysowania brwi od linijki. Tutaj nie będzie takich karykaturalnych brwi, bo to też nie jesteś ty. To przede wszystkim. Po drugie, pamiętajcie o tym, żeby nie zmalowywać siebie, tylko wystarczy podkreślić te elementy w swojej urodzie, które sprawiają, że wy jesteście wyjątkowe, czyli cera, oko, czyli dobrze dobrany kolor bądź kreska, i usta. No i jeżeli chodzi o usta, to już, słuchajcie, można tutaj pisać poematy. Ja wybrałem z mojego, słuchajcie, całego arsenału produktów do brwi. Ten wyjątkowy, ja go nazywam brow linerem. Słuchajcie, to jest taki liner zakończony dosłownie mega ostro, ale to jest pędzelek i on jest niesamowicie miękki. Co więcej, jeżeli chodzi o kolor, ja wybrałem czarny, ale tego w ogóle nie widać, że to jest czarne. Zaznaczamy włoski. Słuchajcie, to jest tak proste, efekt jest natychmiastowy. Myślę, że tutaj nikt nie popełni błędu. Ja zresztą mogę ci powiedzieć, że ten produkt jest jednym z ulubionych produktów moich klientek, bo w końcu poznały produkt, który rzeczywiście potrafi stworzyć naturalną, podkreśloną brew. A nie czarną kreskę. A nie czarną kreskę, dokładnie. Zauważcie, że wszystkie te ruchy, które wykonuję przy make-upie brwi, to są takie krótkie, szybkie pociągnięcia tym pędzelkiem. Pawle, czy ten produkt jest wodoodporny? On jest wodoodporny i to jest produkt, który rano nałożony przetrwa cały dzień. Wieczorem podczas demakijażu spokojnie zmyjesz. Mamy, słuchajcie, gotową brew. Teraz przechodzimy do makijażu oka i uwaga! Wracam z powrotem do korektora. Ja nie używam żadnej bazy. Szczerze, nie jestem zwolennikiem baz pod cienie. Korektor jest moją bazą. Nakładam dosłownie niewielką ilość korektora na powiekę. Pędzelkiem wyrównujemy sobie koloryt, rozprowadzamy. Sięgam, słuchajcie, po moją paletę, na której pracuję już od wielu miesięcy. To jest paleta, która na stałe zagościła i jest cały czas dostępna i z tego się bardzo cieszę. Bronze Goddess. Dzisiaj, Zosiu, nie będzie tych kolorów, także nie martw się, nie zrobimy mocnego oka. Dzisiaj będę pracował na w zasadzie tych trzech bądź dwóch, zobaczymy za chwilę, odcieniach matowych beży. Pędzelkiem, który jest miotełką, nabieram sobie najjaśniejszy, w zasadzie nie ten biały, ale ten najjaśniejszy beż, dość dużo, zamykam oczko i nakładam na całą powiekę ruchomą. Jest to cięcie listy, który tylko delikatnie zmienia swój odcień na powiece. Zmieniłem teraz pędzelek na nieco mniejszy, bardziej zbity, po to, aby połączyć dwa kolory. Ten ciemniejszy beż z brązem takim ciemnym, chłodniejszym. I co robimy? Delikatnie zagęszczam linię rzęs i odbijam sobie pędzelkiem do góry. Pamiętajcie, zbyt mocno nie wykonujemy tego, ponieważ dzisiaj naszym bohaterem są usta. Usta zawsze u każdej kobiety, podkreślone w kolorze, będą wyglądały zjawiskowo. Ja delikatnie to zaznaczam, ponieważ tutaj będzie czarna kreska. Pamiętajcie, żeby subtelnie to, co zostało na pędzelku, nałożyć tuż pod rzęsami. Tu nie nakładamy kreski, ale ten cień, nieco ciemniejszy, subtelny, może się pojawić. Pięknie podkreśla oko. Ostatnim elementem w makijażu oka będzie zrobienie kreski. I teraz powiem wam,
którą kreskę wybiorę dla Zosi, ponieważ mamy, wy macie różne oczy i różny kształt kreski podkreśla różny kształt oka. Mamy kreskę jaskółkę, strzałkę, mamy kreskę krytą. Ta ostatnia, o której wspomniałem, czyli kreska kryta, to jest kreska, którą najczęściej wybieram i uważam, że jest szalenie uniwersalna i genialna dla każdej kobiety, bez względu na wiek. Odklamy główkę do tyłu, zamknijoczko, proszę. Kredką, najprościej kredką, robimy sobie kreskę jak najbliżej linii rzęs, ale uwaga, nie wychodzimy poza zewnętrzny kącik. Ta kreska kończy się wraz z linią rzęs w zewnętrznym kąciku. Ale też nie ma potrzeby dociągania jej do samego wewnętrznego kącika. Otwórz oko, proszę. I teraz tym pędzelkiem, którym wcześniej nakładaliśmy cień, lekko rozcieram kreskę. Jaką kredkę wybrać? Ja polecam Wam kredkę, która jest wodooporna bądź wodoodporna. To już od Was zależy. To jest ważne, aby po otwarciu powieki kreska się nie odbiła. Powtórzę tę czynność na drugim oku. Moje drogie, w momencie, kiedy zrobicie kreskę krytą, taką jak ja wykonałem u Zosi, macie natychmiastowy efekt wzmocnienia oka i ten błysk w oczach już się pojawia. A pamiętajcie, że jeszcze nie ma tuszu do rzęs. To, co jest na powiece, same widziałyście. To jest tylko i wyłącznie mat w kolorze beżobrązów. Tusz, którego użyję, to nasz cudowny Sumptuous Extreme. I tuszujemy sobie rzęs. Jeżeli chodzi o ilość warstw, to od Was zależy. Może być jedna, mogą być dwie, mogą być trzy, cztery nawet, słuchajcie. Bo wiem, że większość z Was jednak lubi dobrze podkreślone rzęsy, ale uwaga. W momencie, kiedy nie ma tych rzęs za wiele albo są bardzo rzadkie, starajcie się nałożyć maksymalnie dwie warstwy, bo nie będzie to dobrze wyglądało. Zdradzę Ci też pewien trik. Przede wszystkim, jeżeli chcesz mieć podkręcone rzęsy, to tuszuj je od góry i od dołu. Od góry, od dołu, ponieważ te, które będą tuszowane od góry, one będą przysychały i od dołu, jak będziesz tuszowały, to będą je wywijały i będą po prostu same z automatu się wyciągały i będzie ten efekt podkręcenia. Natomiast zdecydowanie lepiej jest, kiedy sama to zrobisz, bo ja jak zrobię, nigdy makijażysta nie dotrze do samej nasady. Dlatego mamy różne triki, bierzemy specjalne pędzelki, nabieramy sobie tuszu i wtedy jeszcze te pewne luki wypełniamy tuszem. Teraz przejdę do podkreślenia dolnych rzęs i też, kiedy podkreślisz górne, na jednym, na drugim oku, dopiero potem zdecyduj się na podkreślenie dolnych rzęs. Spójrz proszę w górę. To podkreślenie powinno polegać na subtelnym tylko zaznaczeniu. Moi drogie, zdradzę Wam kolejny trik dotyczący rzęs w przypadku kobiet dojrzałych. Pamiętajcie, aby zawsze wytuszować dolne rzęsy. Dlaczego? Właśnie o to efekt taki uzyskujemy. Efekt dziewczęcego spojrzenia. Jeżeli nie podkreślicie dolnych rzęs, mówiąc krótko, będzie trochę łyso, tak jak u mnie. Ale u Was musi być naprawdę pięknie. Musicie wyglądać zjawiskowo i musicie po prostu zniewalać w każdym wieku i każdego. Specjalnie nie nakładałem wcześniej różu na policzki, bo tak jak powiedziałem, chciałem, aby podkład nieco dłużej popracował na skórze. To, co ja teraz widzę, to ja widzę piękny blask i o to mi właśnie chodziło, ale jest ten efekt matu w strefie T. Uwaga, nakładam róż. Róż, który jest w jakim odcieniu różowym. Zobaczcie, jak pięknie, ja lubię przyłożyć róż do twarzy modelki, jak pięknie ten róż potrafi się wkomponować w urodę. Zosiu, używasz różu? Jasne. Doskonale i mam nadzieję, że każda z Was również używa. Jak ja nabieram tego różu? Dość dużo, ale to, co zrobię za chwilę, chusteczka. I w chusteczkę po prostu zdejmę nadmiar, poproszę o uśmiech i kolistym ruchem modelujemy twarz. Słuchajcie, chodzi o to, aby przywrócić rumień na twarzy. Czyli ten piękny, dziewczęcy blask i świeżość. Mój kolejny trik, ja mam tą gąbeczkę jeszcze, słuchajcie. I biorę gąbeczką, lekko tapuję, aby zabrać nadmiar i maksymalnie zrobić taki miks. Czyli ten róż cudownie łączy się z tym brązem, który nałożyliśmy za pomocą korektora. Moi drodzy, ostatnim elementem w makijażu Zosi będą usta i to jest to, na co ja czekałem, cały make-up. Słuchajcie,
Kolor, absolutny kolor. No i Zosiu, ja wiem, że ty lubisz kolory. Ja lubię kolory, ale Pawle, masz jakiś tik do nakładania pomadki, która by nie wchodziła w zmarszczki nad ustami? Mam taki trik, Zosiu, już ci pokazuję. Tak, bo na pewno trzeba użyć konturówki, to jest raz, ale dwa, specjalnej konturówki, która jest na bazie silikonów. Po to działa jak wypełniacz. Na pewno znasz takie filery, wypełniacze, prawda, które gdzieś tam na nasze miejscowo wsmarowujemy. Tak też dzieje się z tą kredką. Wyrysowujemy linię. Później można delikatnie opuszką palca rozmasować. To ciebie poproszę o to. Dobrze, żebyś lekko przymasowała. A potem przechodzimy do koloru właściwego i koloru na ustach. Dobrze. Czyli zaczynamy od tej właśnie transparentnej, silikonowej konturówki. Normalnie nawet nieco wyżej. Rysujemy sobie tutaj. Jej nie widać absolutnie. I opuszczam palca, proszę, abyś lekko rozsmarowała. W momencie rozmasowywania to się dzieje tak samo jak z bazą wygładzającą. Przepięknie wypełniają nam się te linie. I nie będzie tego właśnie efektu, o którym wspomniałaś na początku. Dobrze, jaki kolorek myślisz? Czerwony? Czy będzie bardziej purpurowy? Czy bardziej fuksja? Dzisiaj poprosimy fuksję. Dzisiaj poprosimy fuksję. Ja wiem, że Zosia, słuchajcie, nosi czerwień. I uwaga, przełamujemy stereotypy. Kobiety, które chcą dobrze wyglądać, kobiety dojrzałe, mogą nosić czerwień? Mogą. Mogą. Ty lubisz czerwień, prawda? Lubię czerwień, ale jeżeli używam czerwień, wtedy moje oko jest łagodniejsze, dlatego że podkreślam usta, więc nie chcę być zmalowana. Dokładnie. Więc wtedy oczy są łagodniejsze, jest tylko lekko tusz pociągnięty. Dziewczyny, posłuchajcie rady Zosi, bo naprawdę Zosia ma same takie smaczki. My współpracowaliśmy wiele lat. Ja Zosię uwielbiam i dziękuję ci, Zosiu, za wszystkie te lekcje, które od ciebie uzyskuję. Wziąłem sobie cztery pomadki, cztery różne kolory. I to, co ja robię, to przykładam sobie, patrząc przed sobą w lustrze, bo zawsze mam lustro przed moją modelką. I teraz tak, to jest nudziak. Zobaczcie, przepięknie wygląda. Chłodny róż, taki brudnawy róż, który jest cudowną alternatywą koloru i świetną propozycją na co dzień. Zosia, nałożyłabyś sobie na co dzień taki kolor? Tak, oczywiście. I teraz dlaczego? Słuchajcie, on jest chłodny. U Zosi chłodne kolory wyglądają znakomicie. Także to jest nasza propozycja na dzień. No a tutaj wjeżdżają już kolory. I teraz tak, zacznę od czerwieni. Zobaczcie, jaka piękna czerwień. Przecudowna, soczysta, energetyczna. Pamiętajcie, kolory zawsze dodają energii. One powodują, że po prostu przemęczenie znika, zły humor znika i zawsze dobrze się wygląda, bez względu na wiek. Także moje drogie panie, jeżeli czujecie się, że jesteście plus, radzę wybrać kolor, który doda wam energii. Tutaj mamy coś bardzo wakacyjnego. Taka troszkę malina przełamana koralem. Wygląda zjawiskowo, bardzo odświeżająco, bym powiedział nawet mega energetycznie. No ale dzisiaj życzeniem Zosi było, aby wybrać ten mocniejszy kolor w kolorze takiej ciemniejszej fuksji. Zobaczcie, absolutny sztos. Wygląda przepięknie. My mamy tutaj też światło, także on może się wydawać, że jest nieco jaśniejszy, ale za chwilę zobaczycie, jak wygląda na ustach. Oczywiście konturówka. I teraz kilka moich rad. Przede wszystkim, jak obrysowujemy usta konturówką, starajcie się, dziewczyny, obrysowywać je od kącika ku górze. Powoduje to naturalny efekt powiększenia. Jedziemy. Ja robię to bardzo delikatnie, wręcz w powietrzu tą konturówką. Rysuję kontur. Bo też nie robię tego efektu takiego bardzo intensywnego. Nie chcę takiego efektu. Dziewczyny, konturówkę mamy nałożoną na ustach. Ona jest nieco subtelniej zaznaczona, ponieważ to jest wersja tego dziennego makijażu. Teraz uwaga, wypełniamy usta pomadką. Okej, kochani, słuchajcie, mamy to. Wyszło cudownie. To jest ten kolor Zosiu, w jakim ja cię zazwyczaj widywałem. Wyglądasz zjawiskowo, ale też jak się pojawia kolor, to od razu ten błysk w oczach się włącza. No i wygląda to zjawiskowo. Naprawdę, za chwilę ci pokażę lusterko i zobaczysz efekt końcowy, bo jestem ciekaw twojej opinii. Bo powiem szczerze, uwaga, przyznaję się, pierwszy raz, a znamy się ponad 10 lat, maluję Zosię. Tak.
Nie? To prawda. Cudownie. Ja, słuchajcie, pędzę po lusterko. Kochani, mam lusterko. Zosiu, jesteś gotowa? Jestem. Proszę bardzo. Co sądzisz o makijażu? Wow, Paweł, jesteś mistrzem. Czuję się świetnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jest mi bardzo miło. Słuchajcie, ja się tak cieszę, że mogłem zaprosić Zosię i pokazać wam makijaż dla was, dla kobiet, które zmagają się, słuchajcie, z opadającą powieką, z liniami, z maszczkami. Nie bójcie się, słuchajcie, można naprawdę pięknie wypracować makijaż i to nie musi być tona warstw. Wystarczy subtelnie podkreślić, będzie wyglądały tak zjawiskowo, jak wygląda Zosia. Bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję, Zosiu. Dziękuję, mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.